Witam Państwa niezwykle chłodno dzisiaj, ponieważ za oknem zaczyna się znowu robić skwar i wczoraj, dzisiaj jest sobota oczywiście, znowu mamy opóźnienie, za co Państwa bardzo gorąco przepraszam, ponieważ wczoraj miałem pełno ludzi, pełno problemów, a wykończył mnie ten upał i wyglądałem na koniec dnia Habeta Piłsudskiego po 3 latach PGR-u. I od razu Państwa chciałem przeprosić za drugą rzecz, ponieważ proszę Państwa, kilka tygodni temu, był to maj, zacząłem psioczyć, że pada, że chłodno, że ten rok będzie mokry i nieurodzajny, że wszystko wymoknie. No i wygadałem, proszę Państwa, w złą godzinę, ponieważ pewno prorawni bogowie mnie usłyszeli i spuścili na nas następną plagę egipską w postaci upałów i komarów. Oczywiście żartuję. A proszę Państwa, dzisiaj Hashimoto. Hashimoto, no cóż to takie jest to Hashimoto? No Hashimoto to jest przewlekłe limfocytarne zapalenie tarczycy. Zapalenie tarczycy. Tarczycę mamy tutaj, proszę Państwa. To jest taki sterownik naszego organizmu, który steruje wydzielaniem wewnętrznych środków, hormonów, praktycznie do wszystkiego. I dlatego jest taka ważna ta nasza tarczyca. Tarczyca, proszę Państwa, to znaczy to Hashimoto z czasem przychodzić może w niedoczynność tarczycy i tu się zaczyna problem. No cóż to ten Hashimoto? Jak sama nazwa wskazuje, jest to nazwa choroby od Hakaru Hashimoto, który w 1912 roku odkrył tę chorobę, badał komórki tarczycy, odkrył tą chorobę i ją opisał, co oczywiście z tak zwanymi autorytetami medycznymi wstrząsnęło i nie chcieli tego dopuścić, ale w pewnym momencie doszli do wniosku, że opór materii przewyższył ich możliwości i zostało to nazwane już jako choroba Hashimoto, jako choroba Hashimoto. Coś to takiego, no, krótko mówiąc, jest to choroba autoimmunologiczna, tak zwana choroba z autoagresji. O, choroba autoagresji to znaczy, że własne komórki błędnie rozpoznają własne komórki, własny system odpornościowy błędnie rozpoznaje własne komórki i atakuje jako ciała obce. No bo jeżeli byśmy nie mieli systemu obronnego, limfocytów, węzłów chłonnych, no to byśmy umarli w ciągu 5 minut, bo by nas jakieś cholerstwo zaatakowało i by było po nas. Natomiast na straży naszej stoi cały układ limfatyczny, cały układ odpornościowy. I ten układ odpornościowy niekiedy wariuje. Zostaje wprowadzony w błąd. Przez co? Odpowiadam. Moja teoria spiskowa, która wcale nie musi być zgodna z oficjalnie obowiązującą linią, a zawsze powtarzam, że jestem najgłupszy, to jest to proszę grubym drukiem i wężykiem, głosi, że oprócz genetyki, bo genetyka, proszę Państwa, jest bardzo ważną rzeczą, ponieważ jaki ojciec, taki syn. Jeżeli ojciec miał jakieś choroby, no to połowę dziedziczymy genów po ojcu, połowę po matce. Tak jak mówią mądrzy Chińczycy, prawa nerka pochodzi od ojca, lewa od matki. W związku z tym nie ma takiej możliwości, żeby nie była to prawda, że układ, że nie ma uwarunkowań genetycznych. Oczywiście, że są. Ale to jest tylko jedna strona medalu. Druga, proszę Państwa, tak jak zacząłem mówić, moja teoria spiskowa mówi, że jest to niestety, proszę Państwa, problem z układem pokarmowym. Tak jak już wielokrotnie w moich nagraniach mówiłem, że zaczyna się to w źle strawionej białków w żołądku, małej kwasowości lub innej dysfunkcji żołądka. To przechodzi dalej do dwunastnicy. Niestrawione białko, ono dostaje się do jelita cienkiego, gdzie część jest przyswajana, część nie, ale dostaje się generalnie do jelita grubego, przez esicę do jelita grubego. Tam, proszę Państwa, zalega z masami kałowymi, czekając na opuszczenie naszego organizmu. Niemniej jednak w tym momencie następuje wchłanianie, proszę Państwa, wszystkich wartościowych witamin i pierwiastków, a z tym i niestrawionego białka, jeżeli mamy syndrom jelita nieszczelnego.
Stąd, proszę Państwa, taka ważna jest ta książeczka, bo tu opisuje, jak oczyścić cały organizm. I teraz idziemy dalej. Chorobie tej może towarzyszyć, proszę Państwa, następne choroby autoimmunologiczne, cukrzyca typu pierwszego oraz, proszę Państwa, choroba Addisona. Choroba Addisona jest to, proszę Państwa, pierwotna niedoczynność kory nadnerczy, następnego organu, który wydziela nam bardzo ważne hormony. Jeżeli choroba Hashimoto występuje z cukrzycą, to mamy tak zwany zespół Carpentera. Jeżeli, proszę Państwa, występuje z chorobą Addisona, mamy tak zwany zespół Smitha. To tylko informuję, bo to jest sprawa szanownych Państwa lekarzy, których pozdrawiam bardzo chłodno, bo gorąco jest na polu, więc nie będziemy dolewać oliwy do ognia. Co może świadczyć, proszę Państwa, o tej naszej nieszczęsnej chorobie Hashimoto? Przede wszystkim, jeżeli jest powiększona tutaj część przy szyi, ten motylek, tarczyca, to już jest pierwszy sygnał, że trzeba coś z tym zrobić, trzeba się zbadać i zobaczyć, co się dzieje. Następne to jest ciągłe uczucie zmęczenia i osłabienia organizmu. Proszę Państwa, może to świadczyć o tej chorobie, może o innych, nawet o nowotworze. Więc jeżeli Państwo macie ciągłe zmęczenie z niewiadomego pochodzenia, wyśpicie się, wszystko ok, jest zmęczenie, szybko na badania. Proszę się nie odwracać od lekarzy, proszę się nie odwracać od diagnostów. Proszę Państwa, diagnostyka ratuje Państwa życie. Proszę nie słuchać kogoś, kto Państwu mówi, że lekarze to są oszołomy. Każdy z nas ma przeżycia z lekarzami. Widzicie Państwo okulary na moim nosie, to są trzecie. Tak mi lekarz przypisał, że muszę trzech okularów używać, bo badał mnie 40 minut, 7 razy wychodził, 4 telefony odebrał i potem już nie wiedział, co ma robić. Przypisał mi, ja zapłaciłem i mam 3 okulary, bo tamte się do wyrzucenia nadają. To co mam zrobić? No nic się nie dzieje, no po prostu. Następny objaw, proszę Państwa, brak koncentracji. Jeżeli macie Państwo jakąś robotę, pracę, na przykład tak jak moja w biurze projektowym, gdzie trzeba być skoncentrowanym cały czas, to jeżeli są problemy z koncentracją, proszę Państwa, to proszę uważać. Sucha skóra. Następny, może to być, ja mówię, to mogą być, nie muszą, wszystkie razem, albo kombinacja. Wypadanie włosów, proszę Państwa. Wahania nastrojów, włącznie z myślami samobójczymi. Depresja. O, to jest jedna z przyczyn, która może świadczyć o chorobie Hashimoto. Podwyższony cholesterol. To sobie Państwo badacie w krwi. Problemy z wagą. No, proszę Państwa, no to nie ma o czym rozmawiać. To wiadomo, o co chodzi. Bóle stawów i mięśni. Też to nie musi być, tarczyca, ale może być. Zaburzenia miesiączki, szczególnie u kobiet, oczywiście żartuję. No widzicie Państwo, co się dzieje z tym upałem. Zmniejszenie tolerancji na zimno. Niekiedy Państwo, medycyna chińska szczególnie, mam już, proszę Państwa, certyfikat zielarza, fitoterapeuty tradycyjnej medycyny chińskiej, stąd pozwalam sobie Państwu już zaczynać powoli udzielać rad pod tym kątem. Aczkolwiek wiedza moja nie jest być może lotna, uzupełniam cały czas, bo jestem człowiekiem upartym aż do bólu. Natomiast dla Waszego dobra będę starał się Państwu coś mówić. No to tutaj już uczulenie na zimno to jest podstawowa diagnoza w medycynie chińskiej, w tradycyjnej medycynie chińskiej. Chrypka. Proszę Państwa, chrypka niewiadomego pochodzenia może świadczyć nie tylko o tarczycy, może świadczyć o sprawach stanu zapalnego, stanu głosowych, może nawet świadczyć o nowotworze gardła. Dlatego to jest takie ważne. No proszę Państwa, problemy gastryczne. Problemy gastryczne mogą występować, ponieważ ta choroba, według tego, co powiedziałem wcześniej, pochodzić może, to jest moja teoria, powtarzam cały czas, właśnie z nieszczelności, z dysfunkcji układu pokarmowego. No i przyczyny. Nasi umiłowani lekarze twierdzą, że są to przyczyny idiopatyczne. Idiopatyczne znaczy się, że są nieznane. No i chyba mają rację, jak oni siedzą w tym tyle lat, to chyba mają rację. Niepoznane. No to co mówiłem, genetyka. Genetyka, proszę Państwa, jest rzeczą bardzo ważną i tutaj, proszę Państwa, kłania się genetyka i to myślę, że to na pewno. Jeżeli ktoś w rodzinie miał, to trzeba uważać.
No, bo tak jak mówię, moja teoria mówi, że to jest, proszę Państwa, to jest syndrom niszczennego jelita i to od tego zaczyna się większość chorób. Kiedyś miałem pacjentkę, młodą pacjentkę ze środkowej Polski, których, jeżeli mnie ogląda, pozdrawiam, gdzie bardzo dziecko, no, przesympatyczne dziecko, wypadały włosy. No i na moją sugestię, że trzeba zacząć od oczyszczania organizmu i zrobienia porządku, bo być może jest to choroba autoimmunologiczna polegająca na atakowaniu własnych komórek przez system odpornościowy. No, nie spotkało się to ze zrozumieniem, a szkoda, ponieważ jeżeli to ci Państwo, bo już wszystkie kliniki przeszli, jeżeli byśmy mieli kontakt i współpracowalibyśmy, być może coś byśmy ugrali, ale to już nie ode mnie zależy. Jak wykrywamy, proszę Państwa? No, jeżeli te objawy, o których mówiłem wcześniej, się zaczynają pojawiać, no to musimy to jakoś zbadać, zdiagnozować. Przede wszystkim wywiad lekarski. Powiedziałem jeszcze raz, lekarzy się nie bójcie Państwo. Jeżeli lekarz, który źle leczy lub szybko leczy, lub leczy na zasadzie biblijnej, szukajcie, a znajdziecie, albo na zasadzie starożytnych Rosjan, next please, to proszę Państwa, jest jego tak zwany, przepraszam za wyrażenie rosyjskie, fucking business. I on będzie ponosił tego skutki. A że jest NFZ, Narodowy Fundusz Zdrowia, proszę Państwa, działa w chwili obecnej już na zasadzie: jak se nie wykupisz, to nie będzie zdrowy. Idzie to tak jak w stomatologii. Widzicie Państwo, co się dzieje u dentysty? Idźcie sobie, zabukujcie sobie wizytę na NFZ, weźcie sobie plomby, niech Państwu zrobi lekarz, stomatolog na ubezpieczenie, to wyjdziecie jeszcze, dobrze nie wyjdziecie z przychodni, i bo plomba wyleci na chodnik. Oczywiście też jest to przesada, ale do tego zmierzam. Proszę Państwa, dlatego no, wszystko idzie ku temu, żeby płacić. Jest to wbrew konstytucji, ponieważ konstytucja polska mówi, że obowiązkiem państwa polskiego jest zapewnienie pracy i zdrowia. Niestety tak nie jest. Pomimo tego, że płacimy horrendalne ZUS-y, ponad 1300 zł miesięcznie, proszę Państwa, przy małej firmie hurtowo firmy się rozwiązują, ponieważ nie mogą tego unieść. Powtarzam, wywiad lekarski. Wykrycie. No, widzicie Państwo, miałem już się nie rozgadywać i nie chodzić na boki, bo już ostatnio sam, obserwując swoje nagranie, doszedłem do wniosku, że zaczynam bredzić jak baba na targu. Nie ma nic ścisłości. Próbowałem tego uniknąć, ale widzę, że w tym nagraniu jeszcze mi się to nie udaje. Ale obiecuję Państwu, że w następnych nagraniach będę się starał. Wracam. Wykrycie. Diagnoza. Wywiad lekarski. To jest ważne. Dwa. USG tarczycy Państwo zrobicie. Badanie krwi na antyciała. TPO i TG. To Państwu, powiecie Państwo, że chcecie sobie zrobić badania krwi pod kątem tarczycy, i Państwu to zrobią. Poziom hormonów tarczycy. Proszę Państwa. T3, FT3. FT4, T4 i FT4. Te symbole proszę sobie zapamiętać, jeżeli macie Państwo, bo laboratorium Państwu to zrobi. Dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, ta choroba, przewlekłe limfocytarne zapalenie tarczycy, uszkadza funkcję, uszkadza strukturę tarczycy, i dlatego tarczyca nie może wydzielać tych hormonów, które musi wydzielać. Stąd jest to badanie. Badanie histopatologiczne na końcu. To se Państwo wszystko poróbcie, żeby wszystko zaczęło funkcjonować. Proszę Państwa, leczenie oficjalne. Oficjalna medycyna twierdzi, że Hashimoto jest niewyleczalne. Co robi? No, koncentruje się na odpowiedniej dawce, dostarczeniu odpowiedniej dawki hormonów, które są niewytwarzane przez tarczycę, i to jest objawowe. Oraz objawy. No bo proszę Państwa, jeżeli nie ma kontroli nad funkcjami organizmu, a to, co powiedziałem na początku, tarczyca jest takim naszym sterownikiem organizmu, no to coś się zaczyna psuć.
No to co te objawy, o których Państwu mówiłem wcześniej? No to ona, to medycyna nasza umiłowana, oficjalna, leczy nam, oprócz tego, że podaje nam substytuty tych hormonów, których nie produkuje nasza tarczyca chora, to dodatkowo jeszcze leczy objawy niedostatku tych hormonów. Oczywiście twierdzi, że medycyna oficjalna twierdzi, że Hashimoto jest nieuleczalne i że chory musi brać te substytuty tych hormonów do końca życia. Problem jest w czym? Proszę Państwa, problem jest w ilości dostarczanych tych hormonów. Jeżeli jest choroba dobrze zdiagnozowana i ustalona jest dawka, to jest ta sama historia co z cukrzycą. No insulina też jest hormonem przez trzustkę wydzielanym. Jeżeli jest dobrze zdiagnozowana ta choroba Hashimoto i jest ona dobrze dawkowana, to uzupełnienie tych hormonów, to jest wszystko ok. Człowiek funkcjonuje, wszystko jest ok. Proszę Państwa, niestety bardzo często zdarza się tak, że jest źle zdiagnozowana lub jest, proszę Państwa, źle dobrana dawka i tu się zaczyna problem. Bo zaczyna się przegięcie w jedną stronę albo w drugą stronę. Tyle, jeżeli chodzi o leczenie medycyny oficjalną, ale my nie jesteśmy medycyną oficjalną, jesteśmy medycyną naturalną. Naszym zadaniem jest skoncentrować się na terapii naturalnej. Tak, to nam wolno. Wszystkie terapie, które Państwo znajdziecie w moich nagraniach, nie są poradami stricte medycznymi. Ponieważ każdy organizm Państwa jest inny i inaczej funkcjonuje. Wystarczy, że jest lekkie odgięcie w którąś stronę w objawach choroby, organizm inaczej funkcjonuje w pewnych realiach, a dostarczenie jakiegoś zioła czy substytutu czy witaminy powoduje jakąś reakcję tego naszego chorego organizmu na ten lek, czyli na to zioło czy na ten substytut. I proszę Państwa, u jednego zadziała, u innych nie zadziała. U jednego zadziała szybko, u innych nie zadziała wcale lub z opóźnieniem. Dlatego proszę Państwa, to co podaję tutaj we wszystkich moich filmach, to są informacje ogólne. I tak jak piszę w ostrzeżeniu na początku, proszę tego nie traktować jako porady medycznej, tylko jako pogląd. Porada każda i powinna być konsultowana i udzielana informacje zgodnie z kompetencjami, czy to lekarza, czy fitoterapeuty, zielarza, czy naturoterapeuty. To proszę pamiętać. To, co podaję Państwu, zawsze proszę konsultować i dobierać, bo tak nie jest, że jest jakiś eliksir, który działa na wszystko, bo nie działa. Podaję Państwu teraz, jak ja widzę to. To jest moja teraz znowu teoria spiskowa. Przede wszystkim proszę Państwa, żeby zacząć cokolwiek leczyć, trzeba oczyścić. Proszę sobie pomalować pokój lub jakieś pomieszczenie, nie sprzątając go. Nie ma takiej opcji. Pełno śmieci, stoją meble, wszystko wisi, okna niezabezpieczone. Robimy bagan, to jest niemożliwe. Dlatego powstała ta książka, proszę Państwa. Ta książka mówi, jak zacząć proces leczenia. Dlatego nazywa się Klucz do zdrowia, ponieważ tu podaję, po to ja ją napisałem, proszę Państwa, żeby zacząć leczyć. I nie ma takiej opcji, że ktoś do mnie z Państwa dzwoni i mówi, a bo ja sobie woreczek żółciowy chciałem wyczyścić i czy ja to dobrze robię, proszę Państwa. No nie ma takiej opcji, czy dobrze pęcherzyk, czy niedobrze, bo to musi być proces, to się tak nie da. Jeżeli chcecie się Państwo męczyć, czy oczyszczać prawą nerkę, potem na za rok drugą prawą nerkę, lewą nerkę, potem sobie oczyścić pęcherzyk, a z pęcherzyka dojdzie z powrotem złogi z wątroby i to tak się będzie kołować. A wszystkim będzie rządzić oczywiście jelitogrube, gdzie będzie i tak nieoczyszczone, nieuszczelnione, niewzmocnione jelitogrube będzie Wam zabrudzać cały organizm wszelkiego rodzaju środkami, które nie powinny być ani w układzie krwionośnym, ani w innych narządach. Dlatego uczulam i to jest pierwszy krok. Proszę Państwa, trzeba oczyścić organizm, dobrze oczyścić, bezpiecznie oczyścić i zdrowo oczyścić. To jest bardzo ważna rzecz i to proszę pamiętać. Po to powstała ta książka i po to
no, trzeba z niej korzystać. Pierwszy krok jest oczyścić. Drugi, proszę Państwa, jest wzmocnić. Tradycyjna medycyna chińska zaczyna od wzmocnienia organizmu. Czemu to takie ważne? 5000 lat ma. Tradycyjna medycyna chińska ma 5000 lat, proszę Państwa. Proszę sobie to wyobrazić. Natomiast nasza medycyna, jak się skończyła medycyna galenowska, to ma no 200 lat, bo wcześniej były te. To, co Państwo widzicie za mną, to są właśnie, to wystawka jest, tak były kiedyś wyglądały naszych przodków apteki. W związku z tym, proszę Państwa, wzmocnić organizm. Jak wzmocnić? Jest dwa sposoby. Pierwszy sposób jest na metodach zachodnia, czyli naszymi ziołami, i podam Państwu ogólne zasady. Znaczy, podam Państwu ogólne zioła, które można zastosować, ale uwaga, bo nie proszę nie stosować sobie jak leci, bo to jest nie tędy droga. Jest tutaj pokrzywa, która działa bardzo, bardzo, proszę Państwa, krwiotwórczo i bardzo zagęszczająco krew. Jeżeli ktoś z Państwa ma krzepliwość podwyższoną lub sprawy, na przykład ma rozrusznik serca lub ma jakieś migotanie przedsionków lub palpitacje, to nie ma o czym mówić z pokrzywą, ponieważ możemy się obudzić na ostatnim parkingu. Dlatego na to proszę Pan pamiętać. Jeżeli macie Państwo nadpobudliwość, na przykład jesteście Państwo zdenerwowani ciągłym stresem, jeżeli weźmiecie Państwo rozmaryn, to jest pozamiatane, ponieważ rozmaryn działa pobudzająco, dlatego wzmacnia organizm. Podaję. Dlatego proszę się konsultować zawsze z zielarzami lub lekarzami, co oni na ten temat sądzą. Podaję Państwu teraz te zioła, które w zachodniej zielarstwie można stosować. Jest to rozmaryn ziele, żeńszeń lub żeńszeń syberyjski, bo jest tańszy, a podobne działanie ma też ziele. Pokrzywa liść, bo korzeń, proszę Państwa, troszkę działa inaczej. Natomiast liść działa wzmacniająco, ma bardzo dużo związków, w tym żelaza. Imbir, proszę Państwa, imbir jest bardzo wzmacniającym, korzeń imbiru jest bardzo wzmacniającym ziołem. Cynamon, ten cynamon, który używamy, to jest tak samo, i propolis, proszę Państwa. To można stosować w mieszankach wzmacniających organizm. Bo proszę Państwa, wzmocnienie organizmu ma za zadanie dać mu siłę do zwalczania choroby. I tu jest cała filozofia chińska i bardzo mądra zresztą. Sok z buraka. Możecie Państwo, ja podaję, tam piszę, w którym filmie macie, pod każdym filmem macie numery filmów, więc o czym mówię. Sok z buraka, pamiętajcie, że jest bardzo dobrym wzmacniającym środkiem oraz witamina C. Z dzikiej róży, kwiat z dzikiej róży, przepraszam, najmocniej owoc dzikiej róży, ususzony, zmielony. Możecie Państwo spożywać spokojnie, bez obawy o jakieś problemy gastryczne czy inne. To w medycynie zachodniej. W związku z tym, tak jak powiedziałem Państwu, że mam już, zdałem egzaminy, które miałem zdać jako zielarz fitoterapeuta tradycyjnej medycyny chińskiej, pozwalam sobie Państwu podać teraz, jakie zioła wzmacniają qi. Qi, proszę Państwa, tak się to przez QI na przykład, to może po angielsku speluje, no ale to po polsku to jest QI, Q duże i małe, to jest qi. To jest energia, która krąży w nas cały czas. To, co widzicie Państwo, widać czy nie widać, może troszkę przykręcę kamerę w lewo. Widać. To, co ten gość, co za mną stoi oddarty ze skóry, to pokazuje meridiany, o przepływ energii. O tym nie będziemy mówić, jest to temat bardzo trudny. Powiem Państwu, że dla mnie też, ale przechodzę to jakoś już. Nie mogę się przestawić tak bardzo na tej medycyny zachodniej, na chińsko, ale to będzie konieczność, ponieważ siła rażenia medycyny chińskiej jest prawie nieprawdopodobna. Wracając do tematu. W medycynie chińskiej podam Państwu, jakie zioła spełniają, podnoszą, wzmacniają qi. Tą właśnie siłę qi, bo to jest wzmocnienie organizmu. Wzmocnienie qi jest wzmocnienie organizmu. Są to zioła krupy 20, słodkie i ciepłe. Dlaczego działają? Będziecie Państwo widzieć na przykład liść orzecha włoskiego. No, nasze zioło nie, bo jest to, ale jest podane na sposób chiński. I dlatego, proszę Państwa, jest ta różnica. Bo może ktoś powiedzieć, no jest tutaj liść pokrzywy i liść orzecha włoskiego.
No tak, tylko że liść pokrzywy jest podany nas, bo pokrzywa jest nieznana w tradycyjnej medycynie chińskiej. Chińczycy nie leczyli pokrzywy, o dziwo, być może tam u nich nie było pokrzywy, nie wiem. To już nie wiem. Proszę Państwa, podaję, bo dane na plosów chiński. Liść orzecha włoskiego podaję po polsku. Łacińskie nazwy nie podaję, bo ktoś mi zarzuci, że się mądrze. Podaję Państwu po polsku, ponieważ specjalnie przetłumaczyłem, żebyście Państwo wiedzieli. Liść orzecha włoskiego. Owoc głogu. Owoc jujuby. Traganek mongolski. Korzeń kodonopsa. Korzeń kodonopsa. Widzicie Państwo, jakie trudne nazwy? Kodonopsa. Owłosionego. Korzeń kodonopsa owłosionego. To jest nazwa polska chińskiego zioła. Korzeń lukrecji, który znamy. To jest polski, ale podany na sposób chiński. Kłącze astraktyloda białego. Kłącze astraktyloda białego. Kłącze kokoryczki. Liść miłorzębu. Widzicie Państwo, polskie zioło. Następne. Następne. Ziele serdecznika. I miód pszczeli. Oczywiście propolis także. Występuje w medycynie chińskiej i w zachodniej. Takie są, proszę Państwa, zioła z grupy 20, ciepłe i słodkie, które wzmacniają organizm. Wzmacniają ci, wzmacniają organizm, czyli te ci nasze to jest wzmacnianie ogólne organizmu, nie tylko na poziomie przeziębień czy innych rzeczy, ale również innych rzeczy. Tyle, proszę Państwa, na dzisiaj. Myślę, że chyba pobieżnie wyjaśniłem, nie wgłębiając się bardzo, to myślę, że Państwo coś z tego filmu wyniesiecie, natomiast jeżeli będą jakieś niejasności, to bardzo proszę, piszcie pod spodem. Natomiast prośba na koniec. Bardzo Państwa proszę, nie piszcie mi hasłowo. Wszystkie hasłowe zapytania, dlaczego mnie boli noga, nie będą, bo proszę Państwa, ja nie mam czasu wypytywać, robić wywiadu lekarskiego, zielarskiego, że gdzie Panią boli, czy Pana boli, a jak długo boli, co było przyczyną, a czy był jakiś wypadek, no bo ja nie mam czasu, proszę Państwa. Wczoraj padłem jak habeta przysłowiowa. Także bardzo Państwa proszę za wszystkie wejścia. Serdecznie Państwu dziękuję. Życzę Państwu chłodu troszkę, odrobinę chłodu, bo już padamy wszyscy, a to jest niedobrze. Zimna woda, proszę Państwa, tu jest w środku zimna woda, zwykła krzemowa, na krzemie. Do tego jest dodana cytryna, zwykła wyciśnięty sok, cytryny i listki mięty. Proszę sobie zrobić. Nigdy więcej z tego nie zrezygnujecie. Ochładza, super w smaku i weźcie Państwo sobie zawsze odrobinę soli na język przed wypiciem. Odrobineczkę, dosłownie, może 20 ziarenek soli, jaką macie, jak nie macie, te i popijcie, ponieważ wtedy nie będzie się chciał pić, bo sól, tak jak mówię wcześniej, wprowadza nam do komórek wodę i jest organizm nawodniony. Wszystkim Państwa bardzo chłodno pozdrawiam. Życzę udanego tygodnia i mam nadzieję, że już na drugi tydzień spotkamy się o wyznaczonej porze wedle naszego ustalonego scenariusza. Pozdrawiam, do widzenia.